Sebastian Kowalczyk, Rada Fundacji Projekt Łódźko. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, aby zaprezentować stanowisko i aktywność Fundacji Projekt Łódź wobec wydarzeń, które miały miejsce i mają miejsce dzisiaj i w dniu wczorajszym. Wydarzeń, które zainspirował i prowadzi Pan Marek Żydowicz. Po pierwsze chciałem poinformować o tym, iż w dniu dzisiejszym Fundacja Projekt Łódź złożyła dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Pierwsze zawiadomienie dotyczy pana Marka Żydowicza, gdzie na podstawie artykułu 193 Kodeksu Postępowania Karnego złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Cytuję artykuł 193. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo odrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca, takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Pan Marek Żydowicz wczoraj i dzisiaj wtargnął do Urzędu Miasta Łodzi i okupuje dużą salę obrad Rady Miasta. Dzisiaj złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale chcemy podkreślić, że nie akceptujemy jako łodzianie, jako środowisko łodzian tego typu metod szantażu politycznego i wywierania nacisków na instytucje publiczne. Drugie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczy pana Jerzego Kropiwnickiego, prezydenta miasta Łodzi. Tutaj powołujemy się na artykuł 231, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Cytuję paragraf 1. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Pan Jerzy Kropiwnicki w dniu wczorajszym nie tylko nic nie zrobił, aby nie dopuścić do nielegalnego okupowania Rady, dużej sali Rady Miasta, ale również na konferencji prasowej władze miasta poparły tą aktywność. Tym samym pan prezydent nie dopełnił swoich obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Może zanim jeszcze przejdziemy do pytań, chciałbym powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się na tego typu dość drastyczne środki. Mianowicie Państwo wiedzą, że od 2 lat, nawet może czasami więcej, mamy do czynienia z niebywałym szantażem. To znaczy każda zachcianka prezesa Żydowicza, jeżeli nie jest spełniana, kończy się tym, no to zabieram kamerimistrz z Łodzi, to się wyprowadzam, zakazuję wam używania logo kamerimistrz przy promocji Łódź Europejską Sekcją Kultury. Trzeba kiedyś położyć tamę tego typu działania. Czy po okupacji sali, jeżeli nie, z niej nic nie wyjdzie, to będziemy palić opony na ulicy Piotrkowskiej, czy możemy blokować skrzyżowania? Czy następne grupy interesu, na pewno Marek Żydowicz jest grupą interesu, będzie również, mogą przychodzić i tylko dlatego, że są znajomymi prezydenta miasta i tylko dlatego, że są kumplami wiceprezydenta miasta, będą mogli robić tego typu hucwy, jakie się odbywają w kraju? Czy Łódź ma być kojarzona z tego typu działaniami w skali ogólnopolskiej? Generalnie złymi. My uważamy, że nie powinno tak być. Zbyt wiele jest niedomówień w sprawie całości projektu EC1 Nowego Centrum Łodzi. Zbyt wiele niedomówień jest w sprawie Marka Żydowicza. Dlatego zdecydowaliśmy się wystartować z tą akcją.